Ja miałem kabaret w liceum. Występowałeś w nim, czy? Występowałem w kabarecie w liceum, tak. Nawet zostaliśmy zawieszeni. W związku z tym, że było, że na plakacie, że Rafał stanie nago i pokaże ptaszkę. O, dowcip z taką brodą, no, nie? A, kiedy a mimo wszystko się... Kiedyś mi się życie to czy... Dobrze, to co? Leci kabarecie. Leci kabarecie. Leci kabarecie. Zamówię. Kabaretek. Czekaj, 20. Dobrze. Dobra. Cześć i czołem, dziś prezentujemy wam gameplay do gry Spiskowcy, a do pojedynku dzisiaj usiądą w narożniku drewnianym Rafał alias Multi, mierząc 185 cm, swojej wagi nie podał, bo stoi w łazience. Zainteresowania zawodnika, wikingowie, muzyka ze Spotify oraz gry RPG. W narożniku o kolorze indygo, Aga pseudonim Agnieszka o wzroście 165 cm. Zapytana o wagę nie odpowiedziała i wolę tego nie drążyć. Zainteresowania, rolki, wrotki, języki obce oraz wkurzanie pana Marka. W żółtym narożniku Marek Disney, wzrost 1,75 m o ewidentnie za dużej wadze. Jego zainteresowania to gry komputerowe, smaczne jogurty, obciachowa muzyka oraz kraj kwitnącej wiśni. Cześć, dzisiaj przed wami Aga. I Rafał. I ja. Marek, jakby ktoś pytał. I dzisiaj będziemy sobie łupać w Spiskowcu, czyli naszą taką ostatnią nowość. Która działa trochę jak Citadel, nie? Po sobie pogramy, zobaczymy jak, z czym to się je. A tu chyba też powiedzmy się pokażę. Takie ładne pudełko ma, z takim kopalem, jak to się nie nosem, tylko kinolem. Jedziemy, co? Tak. W tej grze mamy dworzan, którzy, jeśli uda nam się zdobyć u nich wpływy, dadzą nam swoją cechę. A na koniec gry dadzą nam punkty. Tak jest. I mamy tutaj takie karty, które mówią nam, ile w danej turze, ile mamy kart dociągnąć. Nie wiem, taki później, gdy wszystko pozagrywamy, dolna cyfra, czyli ta trójeczka tutaj, powie nam, ile z tych kart, które zdaliśmy, zostanie przed nami. Gramy 8 rund, w ostatniej rundzie punktujemy, czyli na przykład, jeżeli ja mam najwięcej piątek przed sobą, to ja dostanę 5 punktów, a wy dostaniecie 0. I tak to będzie i trochę to tutaj będziemy jechać teraz. Teraz będę jechał, bo bardzo lubię tę grę. W pierwszej turze 10 kart. 10 kart. Sprawdźcie, czy nie szukają. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zgadza się. 10 kart. Możemy sobie wybrać karty tylko i wyłącznie o tej samej cyfrze. Czyli na przykład mogę sobie wybrać jednego koloru. Albo jednego koloru, jak to woli. Mogę sobie na przykład wybrać, ile chcę ósemek, jeżeli mam oczywiście tyle, ile chcę. W skrócie. To co ja bym chciał? Ja, moi drodzy, zagram tak. Albo tak. Zagram tak. Resztę kart, które oczywiście się nie wybrało, odkładamy. Aga, jesteś pierwszym graczem. Pierwszą graczką. Pierwszą graczką. Dobra. Ja gram sobie czwóreczki. Co ci to daje, te czwóreczki biskup? Użyj kartę wydarzenia, biskup daje mi. I tak długo jak masz większość biskupów, możesz sobie usuwać karty wydarzenia, które są negatywne w tej grze. Dla graczy, które je zagrywają. Ja mam kaczmareczkę, od tej pory mogę zagrywać dwie różne karty. A ja mam wróżbitę, jeżeli będzie jakiś remis, to ja go wygram. A, bandyta. Pamiętajcie, że wróżbita nie wygrywa remisów na pieniądze. No. Pamiętam. Przekładamy karcioszkę, pamięcioszkę. Gdybyś ktoś z nas miał więcej niż trzy karty, musielibyśmy się tych dodatkowych kart pozbyć, jako że wszyscy mamy dwie i nie ma problemu. Wiemy, jak gra się w tą grę, nie? Czekaj, tu mi kaczmarka? Że mogę zagrać dwie różne karty. O, to jest, ona jest fajna. Ja no, wiem. Jest fajna, tylko ma piwo i tak, nuggetsy w misce. Tak? Ostatnio się zastanawiałem, ile kosztowałaby maszyna do tasowania kart. Masz taką, na górze fotografików, w środkowym już wycieku. Bardzo chętnie, od naklejania również. Dobrze. Pod koniec tej tury możemy mieć cztery karty na stole. Takie mam. Ja bym zagrał to. Ale nie oszukuję, teraz ja będę pierwszym graczem. I zagrałbym to. Czekaj, gdzie się już zastanowić. Ja wybrałem dwie karty, jakby co. Rafale, ja mam trzy całe.
3 dziewiątki. 3 dziewiątki? Wziąłem, że 3 trójki. Nie, 3 dwójki. Okej, okay, to ja pierwszy odsłaniam. Ja mam jedną kaczmareczkę i jednego szpiega. Czyli od tej pory szpieg chroni mnie przed spiskami i jeżeli byście mieli jakieś punkty zwycięstwa w postaci tych kart, to mógłbym wam je zajumać. Do licha. Do licha. Który jako, że mam najwięcej barwieru na stole, pobiera te punkty zwycięstwa. Czyli coś czuję, że dostaniesz moją osobę. Ale czekaj, jeśli Marek jest pierwszym, to Marek najpierw wyłożył tak. Szpiega, teraz ja wykładam cięcia. Które... Dlaczego tak robimy? W kółeczko lecimy. Tak, a, przepraszam, zegarek z drugą. Masz rację. Tak, drugą. I ja wykładam cięcia, które pozwalają zachować dwie karty więcej. Super, super. Mogliśmy zachować maksymalnie 4 karty przed sobą. Wszyscy mają 4, prawda? Ja mamy 4, więc... Dorzysz tam? Tak jest. I ile teraz daje tych kart? 8? 8 kart, 5 może zostać przed nami. Ja będę pierwszy. Muszę pobierzeć dwie karty jeszcze. Dziękuję. Mam za dużo opcji chyba. Nie, już wiem, ile chcę zagrać. Rafał, zeszłam od ciebie. Dwie. Ja dwie. Pani Ago. Ja też. Ja raz i dwa. I zaczynamy. Tak. Otóż, szósteczek mam najwięcej, więc zostaje tutaj punkcik. Zgadza się. I siódemeczek mam najwięcej, więc jestem chroniony przed najazdami. Ja wykładam dziewiątki, a nasz nic mi nie robi. Ale daje ci 9 punktów na koniec, jeżeli tak. Póki co. Ja wykładam kolejną kaczmareczkę. Wiem, że ją lubię. I jednego kuglarza. Dzięki czemu mam większość kuglarzy. I za szpiega kradnę 7 punkt. O ty zbile. Myślę, że trzeba mi go zabrać. Jak to się mówi? Kultajów. Kultajów. I kolejna tura, to już jest czwarta. Tak, jesteśmy na półmetku. Tura. Ej, 7 kart. Skąd ja znam takie mądre słowo jak półmetek? Była taka impreza w domu. Chyba mnie ominęła. Nie pamiętasz? Pamiętam, że się umawialiśmy coś takiego. Ach. No dobra. A ja powinien dostać jedną więcej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rafał chciał mnie oszukać, ale jego znam, więc dobra sobie kolejny. 7 sparczy, czy nie próbowałem szukać? Nie, niestety. Mogę zrobić takie lub takie. Ja już. Ja też skończyłem. Ja jestem pierwsza, tak? Tak. Kuglarz. Dobrze. Ja zagrywam sobie jednego handlarza i zagrywam sobie też wydarzenie, spisek, który da mi na koniec minusowy punkt, ale mogę komuś teraz zamienić kartę. Przepraszam, na zagrywanie spisków i tych wydarzeń to nie jest, to jest obok kart? To znaczy obok? Że jak chcę zagrać coś takiego, to zagrywam regularną postać i opuszczę spisek? Nie, nie. Ja po prostu ja mogę wybrać różne karty, bo mam kaczmarkę, nie? No jasne. Czyli dostaniesz jedną kaczmareczkę do mnie, koleżaneczko. I mnie to mi zajmujesz, co? Albo tak się zastanawiam. Biskupa? Wiesz co? Nie, proszę cię, biskupa. To mi da dwie. Daj mi tego kupę. I twoje. A, to co rozpatrujemy? Dokładnie. Ja z kolei rzucam ci najazd. Komu mi? Dobra, już zdążył jeszcze tam ukraść ten ostatni pieniądz. To był mój najazd. Ja już z tego dostaję punkcik. I nie jestem pewien, czy najazd nami sam. Tak jest. Ile? Kart 6. Ja mam 5. Kart 6 kart. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
6 kart, 7 na stole. Zasada jest taka, że najazdów i spisów, czyli wydarzeń, nie można obrzucać w tym tak, momencie. Ale dalej ci się wliczałem do twojego... A niestety blokują nam miejsca na stole. No to teraz masz dylemat. Nie, no, ale mam dylemat. Ty również. Czemu? A nie, ty masz... Ja mam 6 kart, okej. No, może się zgadzać w kalkulator. Po ile kart teraz? 5. Po 5, 6 kart, 7 zostaje na stole. Ja wygrażę, więc to jedno więcej. Proszę. Proszę. I oddawaj księżniczkę, księżniczko. To będzie dobre. To będzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ja pewnie będzie jedno więcej z kuglarza. Wszystko. Ja mam 6. Już masz 7? Ale dobierz 6 kart. No, widzisz? 5, 6 to dobrze, tego powinien mieć. Co się dzieje? Jest wszystko okej. Okay. Wszystko okej. Okej, okay, ja idę na pierwszy, na pewno chcę tego pana. I może tego pana. Mam wszystkie takie żadne karty na ręce. Co mam zrobić? Jedno? No solidnie, Rafał, solidnie. Dwa, cztery, pięć, sześć, a siedem. Czy jeden będą się odrzucić? To będzie ciekawe. To bez sensu wybrałem. Dobra. Ty jest pierwszym kraczem? Ja. A dalej wróci, bo zagrałem znowu złodzieja. I zagrałem handlarza. Już, wszystkie efekty wprowadziłeś, tak? Tak. Oczywiście drugi raz wydarzenie się nie odpala. Wydarzenia są jednorazowe w momencie, jak je zagrywamy, to tak. tylko działają. Tak. I żeby to odróżnić, one mają takie szare kolory, w przeciwieństwie do bardzo niepokojących kart postaci. Tak jest. Jak to ktoś zdesignował mi wydarzenie? Ja już dostaję to, co mi kradziesz. A ja już, tylko że zatrzymać mogę 7 kart, czyli 9, 3, 9. A ja muszę coś odrzucić. Nie ma instrukcji. A czego potrzebujesz? Czego nie wiesz? Strażnik coś szpiegowy blokował. Co to tak, było? Tak, to jeżeli miałbyś taką sytuację... Jeżeli mam strażnika, to nie działa mi zabieranie, tak? To nie działa ci... Nie działa ochrona przed szpiegiem. Tak. Przed spiskiem. Przy spiskiem. Znaczy, jeżeli masz, zabierę, tak? Tak, jeżeli tak. Masz i kartę szpiega i kartę strażnika u siebie, tak? Tam w swojej grze, to szpieg już cię nie chroni przed spiskami. Nie, ale w dalszym ciągu kradnie kasę. Dokładnie tak. Ja mam za dużo, prawda? 2, 4, 6, 7. 8. 2, 4, 6. 8. 1. No i co ja bym tutaj mógł zrobić? W sumie ty masz więcej tych kuglarzy, to ja bym zrobił tak. Tura numer 6. Kart teraz jest 5. No ja to prawie robię. W końcu Rafał był w kabarecie. No dwa. Zostawmy. Jest ta godzina, tak? Zostawmy to, zostawmy. Ja dostaję jedną więcej. Nie dałeś mi, prawda? Oszust. Nie, no tutaj pamiętaj o swoich skillach. Tak, pamiętaj. Nic za ciebie nie będzie liczył. Dobra. I co ja bym tutaj mógł zrobić? Moja informacja dla was, ja mam tutaj dwie karty. Kurczę. Czemu nie trzy? No. Bo nie. Ponieważ. No bo tak. Alright. Ile wziąłeś? Aga, też wziąłem? Dwie. No, to ja też wezmę dwie. Mój. Dobrze, że do wyścigu o 9. O, proszę. I ja dołączam się do wyścigu o 7. Cwaniak z pompką w nosie. Ja dalej kaczwareczki moje, głuchanieckie. I dogrywam wyścig na 9. No, jeszcze nie wygrywasz. I kradnę ci punkt.
który powinieneś sobie też wziąć. Zapomniałeś bankiera. No, ale wolę nie wiem. Ty mnie wierzysz. No właśnie. Może byś jakoś mówić, że coś tam go zmienimy? Ej, ja mam najmniej punktów. Zobacz, jak ona ma punktów. Ona tu ma 8 punktów, 12 punktów, dobrze, 15 punktów. Czerwiony. I co? I co? A co spada, nie? Tak, ja mam się jednej punktu. Ja tak. 2, 4, 6, 8, 9, a powinienem mieć ich 8. 8. Cóż za niefart. 8, 9. Fajak. Ja mogę mieć 8 mogę mieć, czyli 10. 5. Dobrze. No, 8 5. plus 2, 10. Przyczyłem to. Zrobię takie oklaski. Nie? 4. Raz, dwa, trzy. Świetnie ci idzie. Jeszcze jedna na Proszę przyjąć. No. Nawet już obejrzałem. To było takie... Mogło się udać. Mogło się udać. A Gaja ten kart bierzesz? Jedną. Jedną? Tylko jedną. To bez sensu. No. Ja sobie wezmę tą. Ja sobie wezmę. Jakbym był psem, to bym teraz tak bym wezmę. Aga. Ja najazdem usuwam kartę postaci innego gracza. Pamiętaj, że teraz jak to dalej nie możesz Rafała. Bo mimo, że macie tyle sam, to on ma wróżbitę, który mówi, że... Wiem. Więc musisz najechać mnie. Niechętnie to mówię, ale musisz... Ale nie, ja, on po prostu jest schroniony przed najazdem. Ja tak mówię, że musisz mnie. No, ale taki był plan. Aha, zostaje. Taki był plan. Moje wydarzenie usłucham sobie już. Jasne. I ja to przewidziałem, bo jestem inteligentnym człowiekiem, więc wziąłem sobie kolejnego handlarza, he. I bankiera. I dawał mi to. A, nie wziąłeś ją. A dlaczego to wziąłeś? A, bo teraz wiesz. Nie, bo on szpiega. Dobrze. Szpiegujecie. Jest! Jest oprócz tego, tutaj mam drugi, nie? A, ja ci dałam jeden. A pamiętaj, że nie działa ci ochrona przed spiskiem, nie? Nie chroni mnie przed spiskiem, bo mam tutaj banków. I ja muszę odrzucić coś na bank, więc odrzucę bankiera. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć. Doskonale. Dlatego przerzućcie, gram ostatnią turkę. Ale żarci słabo życie. O, sobie zrobię. Dobra. Ile tam jest? Trzy karty. Trzy. Raz. Mam znajomego, który tak rozdaje. Dwa. A jak rozdaję 12 osobą? Nie ma tyle rąk. To robi to po dwa razy po sześć. Proszę bardzo, ja nie będę taki jak Rafał. Aha! Ja? Co tu się dzieje? Wybieram dwie. To jest pierwszy? I ja. Powinienem być. Aga jeszcze poda tą panienkę, to byłoby super. Dziękuję. Pani spisek. Pani spisek. Pani spis. Fiu, fiu. Pozastanowię. Tylko nie. A to teraz jest dużo zastanowienia się. Tak, nie? Teraz jest dużo, ale ja dostałem tak genialną rękę, że możecie się już od razu poddać. Chciałem zaznaczyć. No tu mało punktów, proszę was. 14 punktów mam. Tak. Co ja tutaj słyszę? No plus te wszystkie tam. No ile tu mam? No ile tam mam? 4. A ty masz 3. Nieprawda, 2. No ale weźmiesz sobie kolejny. No to nie, że mam, to będę. No wiesz, ja wiem. Ile zachowujecie kart? Otóż ja jedną. Ja 2. Okej. Nie, to jest lepszy teraz, pamiętam. I co? Zatkało kakao. Zastanawiam, czy byś bardzo... Niemiłą, czy tylko trochę bądź bardzo, no. Ty bądź bardzo. Jesteś... Może nie na mnie, co? Ja mogę tylko jednego dnia. Może nie na mnie. Do grania, bo nie umiem się doczekać tej tury. Ja nie bardzo mam co zrobić. Siedzę jak... A, nie będę taka niemiła.
Okej. Okay. To pierwszy to mój jest handlarz. Dum, dum, dum. A kolejny jest spisek. Spisek, biorę spisek. To no. I to mi da 2 punkty. No. No i to jest zawsze dla mnie 3 punkty. Bardzo wygrałeś. Tak. I dam ci to w zamian. I kradnę ci karcioszkę pamięciuszkę. Koniec. Zeżyłem się na ciebie. Więc... Co? Też miałeś spisek. Aaaa! Wystawisz mi to z powrotem. Zabierz mi kawałkę. Łatwiej mi zabrać 9 punktów. Tak, zabierz mi, bo on ma cały stosik. I teraz niestety jest ten moment, kiedy trzeba przeliczyć. Dobra, ci pomoże, ile mam. 9, 14, 14 mam minut. Mam 8 plus 7, czyli 15 punktów. 19 punktów. No i to jest jasne. Nie, więc jestem w stanie sprawić, że przegrasz, bo pytanie, czy to sprawi, że ja wygram. No. I będzie 6... Otóż nie. Natomiast jak wezmę coś innego, to też nie wygram. No. Więc mogę sprawić, że wygram, bo przegram. Przegrasz albo przegrasz. Ja ci mogę... A, dobra, nie. Że przegrasz albo przegrasz. Nie, bo chciałam ci zabrać 6 punktów, ale byłam miłą koleżanką i tego nie zrobiłam. Jak mi zabierzesz? Po co, jak ja przegrywam. Dobrze, no tak, to teraz... tak, no, akt zemsty, no sorry. A to weź tylko z powrotem tego Andrzeja, nie? Ja nie potrzebuję. No dobrze. I bierzesz sobie punkt z banku, bo masz bankier. Punkt z banku, no taki żałosny. Jaka, co tam u ciebie? Ja no i teraz tu jest taki fajny system oczywiście punktacji, bo to była ostatnia nasza tura, więc teraz liczymy sobie nasze magiczne punkty, które zdobyliśmy. Kto ma najwięcej jedynek? Ja. No, weź sobie te jedynki i sobie odłóż. Kto ma najwięcej dwójek? Ja, więc biorę jedną dwójkę, odkładam sobie na bok jako punkty, a pozostałe. Trójki, czwórki, piątki, ja, szóstki, siódemki, ósemki, Aga, dziewiątki, Rafał. Nie, nikt. To odkładamy i liczymy teraz punkty. Jak to wygląda? Ja mam 5 plus 2 to jest 7, minus 2 to jest 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7. Sternie. 12, 15. No i co, dałeś radę wygrać, tak? Dziękuję. No nic, było to takie niefajne z Rafała strony, nie dość, że ci podglądał karty. To jeszcze ci dał wygrać. Tak to wygląda. Bardzo szybka, bardzo fajna gra, w której jednak, jak widzicie, jest trochę kombinowana, bo ta dwójka oczywiście się musiała długo zastanawiać i nie wiedziała, co ma zrobić. Wygrałam. Gratuluję, gratuluję. Tak mniej więcej wyglądają spiskowcy. Dziękujemy, że poświęciliście nam około 40 minut. Nie graliśmy jeszcze na to. Nie, to na pewno było. Pół godziny graliśmy maksymalnie. Ale jakby z takiego zbędnego, jak widzicie, gadania i tłumaczenia reguł 15 minut da się spokojnie zamknąć. Fajna gierka do pociągu. Graliśmy na Falcon, to graliśmy. Wracaliśmy na Falcon, to graliśmy. Więc ogólnie polecamy. Tak? Tak. Nauczyli się. Trzymajcie się, hej!